Polacy nie gęsi swój język i swoje gwiazdy mają i mamy też swojego Roberta. Znaczy jest na przykład Robert Moskwa, taki aktor, ale ja zaprosiłem dzisiaj zdecydowanie fajniejszego Roberta, który jest bardziej kontrowersyjny i ma więcej do powiedzenia na temat polskiego show biznesu niż Robert Moskwa, czyli Robert Kozyra. Witam. Dzień dobry. Zacznijmy od Mam Talent, bo to jest taki temat neutralny. Czwarta edycja, ale pierwsza edycja dla pana. Zbliżamy się powoli do końca. Z tego, co już wiem, to 4 odcinki i wielki finał. No i nie jest pan osobą, która generalnie jest dobrym wujkiem, dobrą ciocią tego programu, tylko gdzieś tą śrubę pan tam dokręca. No wie pan, ja myślę, że na takim etapie, na którym już teraz jesteśmy, że ludzie biją się o główną nagrodę, o ten tytuł talentu, największego talentu w Polsce plus głównej nagrody 300 tysięcy. To jest największa nagroda w jakimkolwiek tego typu programie. No to już trzeba rzeczywiście powiedzieć sobie prawdę. No nie ma sensu, jeżeli ktoś źle zaśpiewa albo coś źle zrobi, no to żeby było fajnie i miło powiedzieć mu, jest super, cacy, pogłaskać po główce, tylko no trzeba powiedzieć prawdę, bo to byłoby nie fair w stosunku do innych uczestników. Przede wszystkim do tych, którzy nie weszli do tej finałowej 40, no i przede wszystkim nie fair w stosunku do widzów. To jest w pewnym sensie no też jakaś taka adrenalina, żeby zobaczyć, czy ten, na kogo stawiałem, czy mu się uda. Na przykład ostatnio w ostatnim odcinku dziewczyna, która wydawała się, że będzie fajna, okazało się, że dała kompletnie ciało. No, to było smutne. Znaczy trochę to było tak, że to był chyba taki występ przypominający występ eurowizyjny. No ja miałem trochę skojarzenie z takimi DDR-owskimi, NRD-owskimi musicalami albo też takimi showami. Natomiast no to generalnie myślę, że to nie była ona i myślę, że to całość była niesmaczna i niefajna. Magda Welc staje się bardziej gwiazdą porannego programu Dzień Dobry TVN. I tak samo jest z innymi uczestnikami i trochę jest tak, że my ich chyba nie bardzo kojarzymy jako muzyków. Tu się z panem nie zgadzam, dlatego że akurat tu się zaczyna. Wyrostek gra bardzo dużo koncertów, nagrał bardzo... Znaczy nie, dobra, okej, Wyrostek się zgodzę. Nagrał, no, ale wie pan, o czym mówimy? Ale o czym mówimy? Mówimy o trzech finalistach. Jest Magda Welc, którą trzeba kompletnie inaczej traktować. Jest Wyrostek, który świetnie sobie radzi, jest absolutnym profesjonalistą, zmieniło się wszystko, zmienił sobie sprzęt, zagrał z Kają, nagrał bardzo fajną płytę, więc o czym mamy mówić? Natomiast jest jeszcze American Balls, którzy no robią karierę i zarabiają ogromne pieniądze na świecie. Dobrze, i teraz zobaczymy są czwartego. Synonimem kiczu i generalnie stają się... Kto? American Balls? Oczywiście, że tak. Nie, no co pan opowiada? Ile już jest uczestników Mam Talent, może z trzech bym naliczył, którzy robili sobie z nich żart i to był taki kabaret. Nie, ale wie pan, no kabaret to można z każdego zrobić, i z ja pana nie mówię, i ze mnie. I... Ja mówię tylko, jakie są realia polskiego show biznesu, jak wiemy, są okrutne, 100 razy bardziej niż ten w Stanach. Oni nie są już w polskim show biznesie, dlatego że oni zdecydowali się zarabiać pieniądze i robić karierę gdzieś za granicą. Szkoda, bo myślę, że są bardzo fajni i mogliby pokazać fajne spektakle na świecie. Natomiast nie można z nich się nabijać, dlatego że, znaczy można oczywiście z nim żartować, natomiast nie można nabijać się z ich talentu, bo oni rzeczywiście mają talent. Ja chciałem tylko podkreślić, że polski nasz świat, nasza branża rozrywkowa jest okrutna i niestety ja bym życzył Magdzie Welc, żeby wybudowała sobie naprawdę ogromny pałac i zamieszkała z całą rodziną i wydała świetną płytę, bo ja uważam, że ona jak dorośnie, myślę, że jak będzie miała 18 lat, to Doda będzie musiała przepraszać za to, że w ogóle kiedykolwiek śpiewała. Iwan, to nie musimy czekać do Magdy Welc, żeby Doda nas przepraszała, że śpiewa. No właśnie, to jest jeden z kolejnych, to jest jeden z jakichś tam konfliktów chyba pana, nie? Nie, to nie jest żaden mój konflikt. Kilka razy dziennikarze poprosili mnie, żebym się na jej temat wypowiedział. No to oczywiście jest bardzo proste, dlatego, że ona jest wdzięcznym tematem. No i oczywiście ja wiem, po co oni pytają. Po to, żebym ja coś powiedział mocnego i po to, żeby oni potem sobie zacytowali, napisali w ogóle. W przypadku Dody nie jest ważne, czy ona stepuje, tańczy, czy śpiewa, bo tak naprawdę to wszystko jest tylko i wyłącznie dodatkiem do jej osobowości, do tego, że stworzyła się taką, jaką jest. Że udzielała kontrowersyjnych wywiadów, że mówiła o Biblii w taki, a inny sposób, czy mądrze, czy miała to podpowiedziane przez Nergala, jak niektórzy mówią, czy nie, to w ogóle nie jest istotne. Ważne, że udzielała różnych wywiadów, w których no, pokazywała się, że jest ostra i że jest kontrowersyjna i że ma wszystko tak naprawdę w nosie. I to była właściwie jej główna siła. Jeżeli chodzi o piosenki, o dorobek artystyczny, no właściwie nie za wiele można powiedzieć. Myślę, że teledyski, które zrobiła, one są bardziej jakoś tam
wystające poza poziom Polski, bo rzeczywiście do tego przywiązuje wagę i widać, że włożyła w to pieniądze i zrobiła to dużo lepiej niż teraz generalnie się teledyski kręci. Natomiast jeśli chodzi o zawartość muzyczną, to z tym jest słabo. Nie, no to jest smutek. No tutaj trochę... no przecież wie pan, że właściwie nie ma o czym mówić. Właściwie nie ma żadnego przeboju, który stałby się hitem w całej Polsce. I powtarza taki case Wiśniewskiego, że jestem kontrowersyjny, mówię. I oczywiście to przynosi bardzo duże pieniądze, bo ona prawdopodobnie teraz przynosi bardzo duże pieniądze. Ale Doda świetnie śpiewa chyba, nie? Tak jest, nie, z tym nie? Śpiewaniem to nie jest tak. Ona śpiewa dość siłowo, już mówiłem to kilka razy, ona śpiewa dość siłowo, nie jest różnorodna, nie potrafi tym swoim głosem modulować w odpowiedni sposób, jeśli chodzi o nastrój, stworzenie nastroju albo siły. Ona siłowo śpiewa dość okrutnie, a lirycznie śpiewa w ogóle. Jaka jest geneza potyczek słownych pana z Kubą Wojewódzkim? Bo to mnie najbardziej ciekawi, gdzie tutaj naprawdę pojawił się problem w komunikacji. Wie pan co, ja myślę, że tak. Wojna pod tytułem Wojewódzki Kozyra jest bardziej wolną medialną niż prawdziwą. Mm-hmm. To znaczy ja nie toczę tej wojny i mnie to w ogóle nie interesuje. No tak, bo sobie nie wyobrażam, że pan dzwonił do Kuby czy Kuba do pana i tam sobie cisnęli, chyba że jest inaczej to. Nie. Kuba rzeczywiście kilka razy tam w swoich felietonach w polityce coś tam na mój temat pisał. Widać, że go to bawi. Jeżeli tak, to proszę bardzo. Czy to nie było tak, że faktycznie przyszedł Kuba do pana kilka lat temu z płytą demo, jak pan jeszcze był dyrektorem Radia Z? Wie pan co, kiedy byłem prezesem Radia Z, przyszedł rzeczywiście do mnie Kuba Wojewódzki wiele, wiele lat temu i chciał prowadzić program. Mhm. I ja pozwoliłem mu nagrać taką audycję próbną. Nie było fajnie, myślę, że to był też inny Kuba Wojewódzki, jeszcze sprzed Idola, który tak naprawdę go ukształtował. On tak naprawdę próbował siebie odnaleźć. Generalnie się nie udało, tak? Znaczy był niefajny. Nie, nie udało się. Potem tam Kuba coś mówił w programie swoim porannym radiowym na temat mojego nazwiska. Drwił z mojego nazwiska, to nie było fajne. Wie pan, może powiedzieć o mnie różne rzeczy, że jestem beznadziejny intelektualnie, że byłem fatalnym szefem, że nie wiem co, ale drwienie z nazwiska jest trochę taką dość prymitywną formą walki z kimś. To mi się za bardzo nie spodobało, a dwa dni później rzeczywiście szedłem ulicą i zobaczyłem w takiej małej uliczce na Mokotowie taki piękny czerwony samochód. Mhm. Pomyślałem, kto to? Kuba Wojewódzki, więc stanąłem na środku ulicy. On nie miał innego wyjścia, jak jechał na mnie, więc ja szedłem naprzeciw niego. Podszedłem z boku i poprosiłem, żeby uchylił szybkę i powiedziałem mu, że jeżeli jeszcze raz będzie drwił z mojego nazwiska, to mu... Czy ma pan Facebooka? Tak, mam Facebooka i komunikuję się z moimi znajomymi. Nie przyjmuje pan znajomych, którzy znajomymi nie są? Raczej nie, staram się tego nie robić, chociaż dostaję dużo teraz, jak oczywiście jestem Mam Talent, dostaję dużo zaproszeń, ale no nie przyjmuję ich, bo ta moja część Facebooka jest taka bardziej prywatna, nie mam jakiegoś fanpage'u i nie mam zamiaru tego robić. Na pewno dużo ludzi tak do końca nie wie, kim pan jest. Mhm. Może tak trochę być. A ja się naliczyłem, a propos tego dyrektora, że był pan 4 razy. Wikipedia jednak się czasami przydaje. A, tak. RMF, tak. Radio Z, stworzył pan Chili Z. Tak, stworzyłem Chili Z, byłem szefem Radia Z, byłem szefem przez chwilę Radia Plus w Gdańsku, wcześniej było RMI, które... No i chyba telewizję też... Tak, telewizję też zaliczyłem w telewizji w Poznaniu, byłem szefem informacji przez 3 miesiące tylko. Ja zawsze miałem dużo energii, wszyscy słyszałem o sobie takie niestworzone historie, że jestem na Amfie, biorę koks i to nawet było przedziwne, ponieważ jak wylądowałem w szpitalu, to jak robiono mi różne badania, to jeden z lekarzy powiedział mi: panie prezesie, niech pan powie, co pan bierze, bo to nam też ułatwi diagnostykę. Ja zapytałem, ale co biorę? No, jakie pan narkotyki bierze? Więc ja powiedziałem, ale ja nie biorę żadnych narkotyków. I ten lekarz mówi do mnie, ale to jest tajemnica lekarska, zostanie między nami, niech pan powie, jakie pan narkotyki bierze. Będąc przekonany, że ja biorę jakieś narkotyki, to jakaś kompletna bzdura. Panie Robercie, bardzo dziękuję. Bardzo proszę. To już koniec? No niestety, nie wiem, czy pan widzi, co tam jest napisane, ale już się dogoniają. Dobra, przepraszamy. Ale to jest moja wina, byśmy jeszcze sobie pogadali. Ale co pan z tego wytnie? Ja tam nic nie powiedziałem. Wytnę. Znaczy, powiedział pan bardzo dużo fajnych rzeczy. Ale pan to wytnie i tak nam do 2 minut, nie? To tam... No, myślę, że do 7, nawet do 10. To niech pan tak wytnie, żeby tam te bzdury, co ja tam mówiłem, żeby tego nie było, nie?